Siemanko, z tej strony Araulen, a to jest symulator farmy 2013, żniwa część druga. Tak, to żniwa część druga i odnośnie tego nieszczęsnego rzepaku, bo ja się was pytałem co i jak. No i tak mówi, tak ja sam już mówiłem, wspominałem, ten rzepak powinien być brązowy. Ja kosiłem przedtem jeszcze w trakcie kwitnięcia, co jest naprawdę dziwne. No i próbowałem różne sposoby, żeby on dojrzał i tak dalej. Niestety kwicie opadło i jest takie coś. I po tym już jest tylko, no po prostu znika, pole jest gołe. Więc niestety musimy to skosić w tej postaci. A na następny raz muszę zapamiętać, żeby nie siać rzepaku, bo to jest jednak zły pomysł. Dobra, to co? Opuścimy to wszystko. Lift reel, lift header i active. No, rozpędzaj się. Okej, jedziemy. I tak jak obiecałem, przeprowadziłem tutaj przyczepkę, żeby od razu można było wysypywać bez żadnego kręcenia i tak dalej. Tutaj machnę tak z boczku, żeby była możliwość tam dojeżdżania do niej. Lift header. Będę tak zajeżdżał, żeby to zgolić. O kuźwa. Żeby to zgolić i móc dojeżdżać tu do niej. Okej, nakręcimy. Nie wywróć się znowu. No i ja pizgam! Jak zabawka jakaś, no bez przesady. Ja pamiętam czasy Agrara 11, kiedy tam fizyką to żadna gra go nie mogła przebić, a tutaj ta fizyka jest żałosna. Co się stało z tą grą na przestrzeni lat? Ech. Naprawdę. Dobra. Dotniemy to. I raz, dwa. Tutaj coś zostało. A, zarzuciło mnie. Okej, okay, lift header. Lift header. I jeszcze raz. Tam zostało tak lekko. To tamto zgolimy od razu tą przerwę taką. Tutaj też taka kępka została. Coś pozostawiało trochę. Okej. Aha. Gdy jest to najprawdopodobniej już odcinek konkursowy. Nie wiem osobiście, nie wiem jeszcze czy tak, ale wydaje mi się, że tak, ponieważ tam wstrzymam się z wysłaniem tego, opublikowaniem tego odcinka do momentu, aż wybije was 1000 widzów, więc pilnujcie, no bo nadchodzą konkursowe liczby. Tak, nadchodzą konkursowe liczby, więc miejcie się na baczności, jeśli chcecie brać udział w konkursie i wpiszcie w komentarzach wszystkie cyferki, które po kolei udało wam się wyłapać. I cóż, życzę wam powodzenia. Lol. Życzę wam powodzenia, bo no, to jednak konkurs, tutaj liczy się i trochę umiejętności, trochę łudu szczęścia, więc kto ma w życiu tego szczęścia więcej, tym to ma większe szanse na wygranie. Okej. No i teraz cudowne wysypywanie, gdzie w ogóle nie ma animacji wysypywania, a przyczepa z niewiadomych względów jeździ sama po polu. To wszystko jest dziwne, ale pamiętajmy, to jest Agrar aka Simulator Farmy 2013. Tego nie da się pojąć. Nie da się. Choćby chciał, to się nie, tego nie pojmie. Cóż,
taki urok tej gry. Okej. Okay. Przydałaby się jakaś większa przyczepka, kurczę. Bo tak odwozić cały czas. Okej. Okay. No, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. No, raz, dwa. Dobra. Więc co? Jest to najprawdopodobniej, tak jak mówiłem, odcinek konkursowy z okazji 1000 widzów. Więc czas na podziękowania? Chyba tak. Ogromnie dziękuję wam za to wsparcie, za to, że mnie oglądaliście i oglądacie, wspieracie i za to, że po prostu jesteście. To doceniam każdą krytykę, każdą pochwałę. Jest to coś dla mnie naprawdę niesamowitego. 1000 widzów w stosunkowo naprawdę krótkim czasie. Naprawdę dziękuję wam i liczę, że dalej będziecie mnie tak wspierać, ponieważ materiały powinny być dzięki temu jeszcze lepsze. Cóż, ten odcinek z SF-a 14 był już takim odcinkiem, może nie przełomowym, ale innym po prostu. Był inna jakość, zarówno wideo, jak i mojego głosu. Inny, troszkę inny sposób prezentacji tego klipu, soundtrack i tak dalej. To wszystko jest robione dla was, aby się wam to jak najprzyjemniej oglądało, te moje filmy. Bo jednak to przecież nie ja oglądam to, co tworzę, tylko wy. I to dla was, to was powinienem zadowolić, a nie siebie. Ja siebie nigdy nie mogę zadowolić. Ja mogę być co najwyżej w 50% zadowolony, gdy wiem, że wam się to podoba. A co z drugimi 50%? To jest tak zwany zapas, który zachowuję na resztę, aby nie popaść w takie samozachwyt, nie pomyśleć: o, teraz to już jest wszystko spoko, nic więcej nie muszę robić, tylko będę nagrywał ciulowe filmy i będą mnie oglądać i tak dalej. Nie. Chcę, aby każdy film był wykonany jak najlepiej i dlatego naprawdę nie chcę popaść w żaden samozachwyt. I myślę, że póki co tak właśnie jest. I myślę też, że tak pozostanie. Pragnę tylko, abyście dalej mnie wspierali. I to tyle. Naprawdę. Dziękuję za ten wasz 1000. To jest coś niesamowitego. Gdy zaczynałem, naprawdę w życiu bym nie pomyślał, że w tak krótkim czasie dobiję do 1000 widzów. Gdy zaczynałem kręcić filmy, let's play, miałem na tym kanale 10 widzów. Także myślałem, że nie wiem, może będzie was 100, może nawet nie. Zacznijmy od tego, że ja w ogóle nie planowałem jakoś specjalnie nagrywać. Tak jakoś poszło dzięki wam. No i poszło i tak jest. I myślę, że będzie. Okej. Okay. To by było na tyle na ten temat. Teraz wywieziemy zboże, rzepak do silosów. Odłącz kombajn. Wsiądź. Okej, okay, nawrócimy. Wiecie, czasami mi się myli i chcę przy cofaniu wciskać przycisk Z, tak w SF-ie 14. Tak jakoś z przyzwyczajenia. Kurczę, za blisko podjechałem chyba. O, okej. Okay. Parę razy się już na tym złapałem właśnie, że przy chęci cofania wciskam Z i wychodzę z traktora. Ale jednak to pokazuje, w co najwięcej gram. Kiedy, przyznam się szczerze, w Agrara 13, zanim zacząłem nagrywać odcinki, grałem ostatnio
z pół roku temu. Także jest trochę, czasu. I pewne przyzwyczajenia już, niestety przepadły i trzeba je od nowa wypracować. Okej. Wiem, że to dziwnie wygląda, ale cóż, taka gra jest zbugowana i chyba nawet nie ma sensu jej krytykować, tylko raczej podejść do tego z humorem, bo każdy dobrze wie, ile ta gra ma błędów w sobie, że to jest jej domena i tak dalej, więc pozostawię to raczej bez komentarza. No chyba, że kiedyś coś mnie naprawdę zdenerwuje, to wtedy jak się wkurzę, to tak, taki będzie rage na filmie, którym chyba wytnę, bo boję się, że taki rage może źle brzmieć i możecie się wystraszyć. Okej, nawrócimy. Ups. Raz, dwa, cofamy. Autozapis kompletny. Autosave complete. Okej. Jest podpięty. Ale tu pobojowisko robię. Bum, 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 bum. Tu już odpalimy. Active. I tu już zaczniemy. To nie będzie jakoś tak... Co jest grane? No tak, nie wysypałem. Ach. Skleroza nie boli. Okej. Pojawiła się pewna propozycja, abym zaczął zapis od nowa i nie na tych historycznych maszynach, tylko... Lol. Tylko na tych nowoczesnych, że tak powiem. I cóż, pewnie niektórzy z was też tego by chcieli, mimo że nie piszą. No nie wiem, osobiście nie wiem, ponieważ dla mnie takie zaczęcie od zera i rozbujanie farm jest naprawdę pociągające, jeśli tak to mogę ująć. Otóż zazwyczaj, gdy gram w Agrara, to od razu tam dodanie hajsu, pełny stan konta, kupowanie super maszyn i tak dalej. Natomiast na tych odcinkach chciałbym pokazać sobie i wam niektórym, którzy też proszą o poradniki, jak dodać pieniądze i tak dalej. Zresztą ten poradnik, jakby nie patrzeć, jest u mnie na kanale. Więc chcę pokazać, że można to zrobić bez żadnego dodawania pieniędzy, że to jest możliwe. Bo to jest naprawdę dość ciężkie oszukiwanie. To nie sprawia jakiejś frajdy, że co to za... No w ogóle żadnej frajdy nie sprawia. O, mam full konto i full wypas maszyny i w ogóle jestem koks. No to nie o to chodzi. To Agrar akurat pozwala jeszcze dzięki tym scenariuszom zacząć grę według tego, jak się to podoba. Możemy mieć więcej na koncie i wtedy kupić sobie jakieś lepsze maszyny, większe, a równie dobrze możemy zacząć z minimalną stawką pieniędzy na koncie i tak zaczynać od zera tą farmę budować. I to mnie pociąga, szczerze mówiąc. Jakoś tak gdy nie kręciłem, to tak jakoś tak mnie nie korciło. Znaczy korciło mnie, żeby dodawać te pieniądze, poznawać nowe sprzęty i tak dalej. Natomiast odkąd nagrywam, wiem, że tego nie można i chcę spróbować czegoś nowego. Okej. Zaraz po raz kolejny wysypujemy. A, podnieś. Ale to będzie takie trochę poprzestrzelane w niektórych miejscach, ale... W ogóle...
jeszcze tak spytam. No tak, trzeba znowu. Jeszcze tak spytam, dlaczego na polu, w miejscach, w których skosiłem rzepak, stoi trawa. To jest dziwne. No bo rozumiem, że wiadomo, trawa się pojawi na ściernisku po jakimś tam czasie, ale to nie taka duża i nie tak szybko, bo ja tu dwa dni chyba przesunąłem i nagle ta trawa się taka duża pojawiła, także troszkę to nie bardzo. No, jedź Fertku, jedź. Jedź, ciśniesz, pokaż swą moc. O tak, o to chodzi. Cudownie, jesteś mistrzem. Jesteś zwycięzcą! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Okej. Zaraz wysypiemy. Po raz kolejny. Odde! Lol. No. Chyba wpadłem w tą dziurę między tymi betonami, płytami betonowymi. I tak jakoś mną zarzuciło. Syp. Backdoors. I jedziemy z powrotem. Fajne ślady ta przyczepka zostawia. Szkoda, że traktor takich ten, jakichś specjalnych traktorowych z protektorem nie zostawia. Nie wiem czemu to tak jest, że przyczepa zostawia, a traktor nie. Pewnie kolejne jakieś cudowne niedopracowanie ze strony producenta gry. Ech, jak tak pomyśleć, ta gra miała naprawdę ogromny potencjał od początku, od wersji 2011. Ona naprawdę miała szansę zostać czymś całkiem nowym, że tak powiem, liderem w dziedzinie tych symulatorów. Wsypiasz? Okej. Dlaczego tak uważam? No już Agra 2011 pokazał, że stać producentów, producenta i samą grę na dużo. No, tam było na starcie 8 czy 10 gatunków zwierząt, mnóstwo rodzajów zbóż, super grafika jak na symulator i wiele innych rzeczy, ta fizyka, która też była naprawdę niesamowita. No cóż, szkoda, że producent poszedł w kierunku niedopracowań i z tak świetnie zapowiadającej się gry zrobił syf. Bo nie ma co ukrywać, ta gra to jest syf. I to jest przykre dla mnie, bo naprawdę, gram w Agrara od czasów 2011, od patcha 1.1.04. Potem był, kupiłem polską wersję językową, była wersja 1.1.05. Potem wyszedł patch 1.1.06, dodający 6-skibowe pługi. Ja miałem wtedy stary komputer, nie mogłem w niego grać, bo gra się sypała po wgraniu, sprzęt chyba nie dawał rady. No i potem wyszedł ten dodatek Biogaz. Ten dodatek Biogaz i pamiętam, sprzedałem, miałem pojedynczą polską wersję od którą jeszcze wydawał IQ Publishing i potem, jak dowiedziałem się, że wychodzi złota edycja z Biogazem, to od razu tą podstawkę sprzedałem, a poleciałem? Nie, zamówiłem to na pewnym sklepie internetowym tą gierkę i pamiętam, miałem taki zacież, bo mogłem kosić, trawę zbierać, prasować i tak dalej i miałem taki zacież. Potem był Agra 2011, w którym to było parę nowości,
nowe licencje i tak dalej. Ale jednak on mnie nie uwiódł tak jak 11. Dla mnie 11 pozostaje najlepszą częścią z tej serii. I myślę, że to już raczej się nie zmieni, bo Agrara już tak naprawdę nie ma niestety. Cóż. Takie życie. Okej. Troszkę za dużo na tych sentymentów się zebrało. Niestety. Czasami lubię sobie powspominać. I myślę, że oglądają mnie też tacy, którzy dobrze pamiętają te czasy i zrozumieją, dlaczego mówię tak, a nie inaczej. Okej. Już niewiele zostało. Jest pełne. Jedziesz. Niewiele zostało, na szczęście. Och, ale rzuca. Active. Wywalimy. To z filosów. Mamy już... Gdzie ty jedziesz? Mamy już 1500 rzepaków w silosach. Nie wiem, to jest w kilogramach, czy w czym to jest podawane? Jeśli w kilogramach, no to 1,5 tony rzepaku z takiego małego pola i dodatku niezasianego w pełni. To dość dużo. Choć chyba to jest w litrach podawane, z tego co się orientuję. Jednak ja nie bardzo ogarniam tego stosunku litrów w przeliczeniu na kilogramy. Nie wiem czemu w ogóle to nie jest w kilogramach podawane, no bo litry to kojarzą mi się z wodą i innymi rzeczami ciekłymi, płynnymi. Natomiast kilogramy to taka jednostka ciężkości i to by moim zdaniem się najlepiej sprawdzało w tej sytuacji. No. Okej. Okay. I jedziemy. I to już będzie najprawdopodobniej ostatni przejazd kombajnem. Już nie będę poprawiał, przycinał tych różnych małych, wystających, bo to jest strasznie upierdliwe. Jedziesz, mistrzu. Pokaż swą moc. O, widzisz. O, widzicie? Jak z nim ładnie porozmawiam, to on się mnie słucha. Ale z nim trzeba tak delikatnie, bo jak się go pokrzyczy, no to niestety... Traktor się pogniewa i nie pojedzie szybko. Niestety. Traktory też mają uczucia. Okej. Sypie się? Sypie się. Kurde, mnie denerwuje brak tej animacji. Nie wiem, czy to jest kurczę. Nie mogę się wysłowić. Nie wiem, czy to jest tylko w tym historycznym kombajnie, czy we wszystkich, ale wydaje mi się, że tylko w tym historycznym. I to obnaża kolejne niedopracowanie Agrara, historyczne maszyny, który miał być przełomowy. No, wiecie, gleba 3D, orka i tak dalej, a wyszła chyba najgorsza z części. Niestety. No, szkoda, ale cóż. Agrar to w ogóle pod względem dopracowania i optymalizacji to i cała seria to jeden wielki niewypał. Dobra. Może starczy tej krytyki i tak dalej. Bo trzeba to dokończyć, kosić. Kurde. Czemu on tak zarzuca? To masz szeroki profil skrętu. Aż wręcz za duży według mnie. Tutaj na prawo. Okej. I zaraz dopracuję, zaraz dokończymy. Raz, dwa. O, myślę, że dwa przejazdy. Na jeden zbiornik powinno wejść. Raz, dwa. Mam nadzieję. A jak nie, to już dokończę poza odcinkiem.
No tutaj nie jest na dwa przejazdy, także myślę, że powinno starczyć bez problemu. Ups, wybaczcie. Musiałem psiunię wypuścić. Strasznie mnie denerwuje, jak ona tu siedzi, gdy nagrywam, bo nagle jej się coś zachce i musi iść na dwór i ja mam wtedy przerwę w odcinku. Cóż, to się wytnie. To się wytnie. I teraz dokończymy raz, dwa. Ale tu grzęba jakaś. Kombajn nam też się zabrudził. Dobra. To by było chyba na tyle. Dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wspierajcie dalej i oby wam moje filmy cały czas się podobały. Cześć!